Witam Państwa po weekendzie w poniedziałek 28 lipca. Magdalena Dąbrowa, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w programie niekończące się remonty, konkursowi dyrektorzy. Wakacje w żarach upływają pod hasłem remontów. Oto kolejne żarskie ulice, na których pojawiają się utrudnienia, nie tylko dla kierowców. Do końca lipca potrwa remont chodnika przy ulicy Chłopickiego w Żarach. Poważniejsze prace są już zakończone. Ulica jest przejezdna, pozostały tylko formalności. Od początku sierpnia ciężkie maszyny budowlane będzie można za to zobaczyć po sąsiedzku, przy ulicy Pokoju. Tam rozpocznie się remont chodnika. Z tego powodu kierowcy powinni parkować auta gdzie indziej. Całkowicie nieprzejezdna jest ulica Polna, gdzie prace potrwają do 14 sierpnia. Potem budowlańcy przeniosą się na jednokierunkową ulicę Młynarską, która łączy Okrzei z Witosa. Masz doświadczenie i wiedzę, by zostać dyrektorem szkoły lub przedszkola? W Żarach właśnie pojawiła się ku temu okazja. Dwa żarskie przedszkola i dwie szkoły będą mieć nowych dyrektorów. Burmistrz ogłosił 4 konkursy. Chodzi o przedszkole numer 8 przy ulicy Górnośląskiej, przedszkole numer 10 przy ulicy Okrzei, szkołę podstawową numer 3 przy 9 maja oraz gimnazjum numer 1 przy ulicy Staszica. Kończą się kadencje, ewentualnie odchodzą również dyrektorzy na emeryturę. I zgodnie z rozporządzeniem każde ogłoszenie musi być wywieszone co najmniej na 14 dni. Ogłoszenia te mamy wywieszone, jeżeli Państwa interesuje, w każdej placówce, które wcześniej wymieniałam, na stronie naszego urzędu, również na stronie Kuratorium Oświaty oraz na korytarzu u nas na pierwszym piętrze można zapoznać się z warunkami konkursu, jakie dokumenty należy złożyć. A dokumentów do skompletowania jest wiele. Poza życiorysem kandydaci muszą m.in. dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, oświadczenie o niekaralności, koncepcję funkcjonowania przedszkola lub szkoły oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Są to dyplomy, poświadczające o wymaganiach niezbędnych do pełnienia funkcji nauczyciela w danej placówce, jak również dyplom studiów podyplomowych, ewentualnie kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą. Musi być, proszę Państwa, aktualna ocena pracy, czyli aktualną ocenę rozumiemy, że to jest co najmniej z 5 lat. Kandydat musi spełniać odpowiedni staż pracy. Kandydaci na dyrektorów muszą pamiętać, że każda kserokopia dokumentu musi być należycie podpisana. Przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty, które składamy, są to albo oryginały, albo kopie. I tutaj szczególnie uczulam kandydatów. Wszystkie kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Nie przez notariusza, nie przez dyrektora szkoły, tylko tak jak mówi rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu, wszystkie kopie dokumentów mają być poświadczone przez samego kandydata, gdyż poświadczenie przez inne osoby powoduje to, że dokumenty są traktowane formalnie odrzucone. Wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w przedszkolach i szkołach. Na zaproponowanie swojej kandydatury zainteresowani posadami dyrektorskimi mają czas do przyszłego poniedziałku, 4 sierpnia. Dyrektorem przedszkola numer 8 była Barbara Kocik-Dyszkant, przedszkola numer 10 Wanda Mikołajczyk, szkoły podstawowej numer 3 Teresa Ziaja, a gimnazjum numer 1 Urszula Miszczyńska, którą od 3 lat zastępuje Katarzyna Markowiak. Już za chwilę. Bez prawa jazdy? W końcu otwarta. Z rodziną weselej. Adrian z Żar kończy kurs na prawo jazdy na motocykle o pojemności silnika do 125 cm sześciennych. Już od końca sierpnia takimi motocyklami będzie można jeździć bez specjalnego kursu, egzaminów i uprawnień. Dotyczyć to będzie kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B. Jednak nie każdy kierowca będzie miał do tego prawo.
Już niebawem wejdą w życie nowe przepisy w ustawie o kierujących pojazdami. W szczególności zmianie tutaj ulegną przepisy dotyczące kierujących motocyklami. Osoby, które posiadają prawo jazdy od 3 lat kategorii B, będą mogły poruszać się bez prawa jazdy na motocyklach o pojemności 125 cm sześciennych. Jednakże tutaj trudno sobie wyobrazić taką osobę, która wsiada na motocykl bez jakiegoś dodatkowego przeszkolenia pod okiem specjalisty, ponieważ taka osoba bez przeszkolenia może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie samego, jak również dla innych uczestników ruchu drogowego. Według instruktorów bez dodatkowych szkoleń motocykliści będą jeszcze bardziej narażeni na wypadki. Poza kaskiem nie będą mieć żadnej ochrony i żadnego doświadczenia, które pomogłoby im uniknąć zagrożeń na drodze. To jest właśnie taki motocykl, jak tutaj Państwo widzicie. To jest kategoria A1, to jest motocykl do 125 cm. No i on jest zblokowany, jeżeli chodzi o moc, a więc on rozwinie prędkość około 100 km na godzinę. Natomiast są motocykle typu Kadziwa, Mito, gdzie taki motocykl 125 cm sześciennych może rozwinąć prędkość blisko 200 km na godzinę. Osoba, która nie ma przygotowania, nie umiała przygotować się w sposób taki należyty, jak ruszać, jak się odnaleźć na drodze, wsiada na taki motocykl i jedzie. Ba, może jechać z pasażerem, a więc to jest podwójne zagrożenie dla osoby, która kieruje i dla osoby, która jest przewożona takim motocyklem przez taką osobę. Dziś podstawowy kurs to 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 praktycznych, podczas których przyszłych motocyklistów uczy się także, jak upadać i jak zachować się na drodze, gdy jest mokra czy pokryta piachem. Jeżeli ta sytuacja nastąpi, że osoba, która będzie miała 3 lata prawo jazdy, nie będzie chodziła na żaden kurs przygotowujący, no to myślę, że te osoby, które będą się chciały uczyć na drogach publicznych, szybko zostaną zweryfikowane. Tutaj tylko społeczeństwo będzie cierpiało, bo wiadomo, że skutki mogą być opłakane. Mimo zmian w przepisach warto być przezornym i przed odpaleniem silnika motocykla skorzystać z kilku godzin przygotowawczego szkolenia. Od niedawna mieszkańcy Żar mogą korzystać z nowej ścieżki rowerowej, która prowadzi do Kunic. W sobotę odbyło się oficjalne otwarcie nowego traktu pieszo-rowerowego. Ja już przetestowałam szybciej ścieżkę, bardzo fajna, praktyczna, miła, szybka, fajny dojazd, super się jeździ. No naszym zadaniem jest ułatwić ludziom życie i to jest, myślę, że ułatwienie. Mogę tylko przeprosić, że to tak długo trwało, ale no, nawet mieszkańcy Kunic by nam nie wybaczyli, gdyby nam nową ścieżkę rozryła kanalizacja. Więc mogę powiedzieć, że w kolejnych latach będziemy tą ścieżkę posuwać w głąb Kunic po to, żeby po prostu no, było w samych Kunicach też bezpiecznie. I tak jak się będzie posuwała kanalizacja, tak będzie szła nasza ścieżka. Każdy z aktywnych uczestników otwarcia wziął udział w losowaniu nagród. Do wygrania był m.in. profesjonalny rower. Moim zdaniem chyba jedyna, na pewno najlepsza z inwestycji spośród ostatnich lat, taka, którą tak naprawdę czują mieszkańcy Kunic, bo na co dzień zarówno jeżdżę samochodem, jak i rowerem tamtędy i byłem świadkiem często niebezpiecznych sytuacji. To z pewnością poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo, no i jakość tych wszystkich zmotoryzowanych i tych rowerzystów, także bardzo cieszy. Budowa ścieżki kosztowała 1 200 000 zł, z czego 700 tysięcy pochodziło z programu współpracy transgranicznej Polska-Saksonia. 350 tysięcy z budżetu miasta, a resztę wyłożyło starostwo. To nie jedyny projekt starostwa, już wkrótce możemy się spodziewać kolejnych inwestycji związanych z rekreacją i turystyką. W naszym powiecie w ramach projektu Przygoda z Nysą zrobiliśmy jeszcze kilka, myślę, ciekawych turystycznych inwestycji. Ja dodam, że w ramach tego trzeciego etapu, w ramach którego robimy otwarcie tej ścieżki, na ukończeniu jest już ścieżka 25 km z Tuplic do Trzebiela i w przyszłym tygodniu zamierzamy ogłosić przetarg na rewitalizację mostu kolejowego w Łęknicy, który też będzie przystosowany do celów turystycznych. Nowa ścieżka znacznie poprawi bezpieczeństwo i pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas. Już jutro, czyli we wtorek 29 lipca, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza na kolejne zajęcia pod hasłem Rodzina razem się trzyma.
Proszę Państwa i dzieci, zapraszamy wszystkich na spotkania w Bibliotece Miejskiej. Organizujemy to już od miesiąca. Rodzina razem się trzyma. Mamy ciekawe propozycje, konkursy. Tym razem będą takie wspólne muzykowanie. Kończy się to takim konkursem też dla rodziców. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Kto może wziąć udział w warsztatach, zabawach i konkursach? Na te wakacje mogą przychodzić dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Nie ma specjalnych takich wymagań, nie trzeba się zapisywać przede wszystkim. My możemy powiedzieć, że możemy zapewnić jedynie miejsce 25 osobom, ponieważ no, takie mamy warunki i lokalowe, i dla zapewnienia bezpieczeństwa. Każdy tydzień wakacji w Żarskiej Bibliotece to inne atrakcje dla dzieci. W tym tygodniu zapraszamy dzieci do uczestnictwa w rodzinnym muzykowaniu. Będą quizy związane oczywiście z piosenką. Dzieci będą, to akurat jutro, prezentowały koncert, czyli wykonanie własnej piosenki. Będzie malowanie pejzażu muzycznego. Najpierw dzieci odsłuchają pewnego utworu muzycznego, a później do tego utworu będą musiały same wymyśleć jakąś historię, ewentualnie dotworzyć muzykę, melodię. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie przebiegało. Zawsze jest tak, że w piątek dzieci uczestniczą w zajęciach komputerowych pracowni multimedialnej. Zajęcia w bibliotece odbywają się codziennie od wtorku do piątku w godzinach od 11 do 13. Tego lata pogoda nas rozpieszcza. W najbliższych dniach żar nie przestanie lać się z nieba. Paulina Zgarska, zapraszam na wtorkową prognozę pogody. Końca dobiega najgorętszy miesiąc w naszym klimacie, jednak ten najbardziej upalny okres na tle roku wciąż trwa, czego dowodem są najnowsze prognozy. We wtorek, choć nadal będzie gorąco, słońca na niebie nie zobaczymy zbyt wiele. Temperatura w Żarach, Gubinie i Szprotawie wyniesie 32 stopnie. Ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami w postaci wyładowań atmosferycznych i ulew dotyczy wszystkich regionów. Podczas burz wilgoć będzie wzrastać, przez co będzie parno i duszno. Barometry wskażą 1009 hektopaskali. Apogeum tegorocznych upałów wciąż jest jeszcze przed nami. Lipiec zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest gorący. Jego końcówka, czyli najbliższe 4 dni, również będą upalne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę. Już za chwilę w magazynie sportowym relacja z weekendowych sparingów naszych zespołów piłkarskich, przygotowujących się do nowego sezonu. Zajrzymy także na Orlik przy ulicy Zwycięzców w Żarach, gdzie w sobotę odbył się festyn rodzinny sportowo-rekreacyjny. W magazynie sportowym również siatkówka na plaży w Szprotawie, czyli niedzielny turniej rodzinny. Następnie w sportowym poniedziałku zobaczymy, co działo się na seminarium Muay Thai w Żarach, które poprowadził mistrz z Tajlandii. Ja życzę Państwu przyjemnego wieczoru z telewizją regionalną. Do widzenia.